Jeśli chodzi o rynek złota, no to widzimy bardzo dużą redukcję cen w ostatnich kilku tygodniach, co było oczywiście związane z polityką związaną z rezerwą federalną, która szykowała się do podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Wzrost rentowności w tym kraju powodował nam to, że inwestycja w złoto stawała się coraz mniej opłacalna, dlatego nie dziwił spadek złota poniżej poziomu 1200 dolarów za jedną uncję. Jeśli chodzi o perspektywy dla tego surowca, to są one oczywiście związane z tym, w jaki sposób Stany Zjednoczone będą podwyższać stopy procentowe w dalszej części tego roku. Jeśli będzie to więcej niż 3 podwyżki, no to możemy oczekiwać, że złoto może znaleźć się nawet w okolicach 1100 dolarów za jedną uncję, chociaż w perspektywach najbliższych kilku tygodni nie spodziewałbym się spadku poniżej 1180 dolarów za jedną uncję. Dużym problemem, jeśli chodzi o rynek złota, jest również to, co robi Donald Trump, czyli jego polityka związana ze wspieraniem gospodarki. W tym momencie w dalszym ciągu nie pokazał on realnego programu, który miałby wesprzeć gospodarkę, miałby zwiększyć jakoś w jakiś sposób wydatki fiskalne, wobec czego rynek w dalszym ciągu pozostaje dosyć niepewny, a jak wiadomo, złoto jest inwestycją w czasach niepewności.